Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem znowu wrócić do kamieni, które mają wysokowibracyjnych, które mają bardzo wysoką wibrację. A więc chciałem objaśnić wam drodzy kochani, że nie wszyscy mogą nosić mołdawit, ponieważ są osoby o bardzo niskich wibracjach, o bardzo zaniżonych wibracjach. I jeżeli osoba o zaniżonych wibracjach nosi mołdawit, to wówczas może czuć się jakby niezbyt dobrze, ponieważ ta wibracja będzie za wysoka dla danej osoby. Jeżeli osoba jest duchowa i posiada już jakieś zrozumienie duchowe na temat, jest wegetarianinem, robi jakiś typ jogi, stara się awansować duchowo, no to taka osoba, polecałbym noszenie mołdawitu, ponieważ taki mołdawit czy ewentualnie czaroid to pomoże danej osobie. Jeżeli osoba jest na niskim poziomie, to może zacząć po prostu od noszenia jadeitu albo agata albo jakiegoś ametystu. To jest na początek, a jeżeli osoba ta po jakimś czasie awansuje, no w ten czas może się przerzucić z tych kamieni niższych, o niższych wibracjach, jak na przykład agat, jadeit i na przykład ametyst, na kamienie o bardzo wysokich wibracjach. Tym kamieniem o najwyższej wibracji, jeszcze raz powtarzam, jest mołdawit. Mołdawit ma bardzo wysoką wibrację, tak samo na drugim miejscu stawiam czaroid. Czaroid również ma bardzo wysoką wibrację i osoby, które noszą na przykład czaroid i mołdawit poczują się bardzo dobrze, ponieważ mołdawit oddziaływuje na te czakry górne, na te czakry serca, gardła, głowy, czakra trzeciego oka i tak dalej. Także jeszcze raz powtarzam, osoby, które miały kontakty z narkotykami, z alkoholem, z mięsem i mają jeszcze, te wibracje są nie do końca tak wysokie, są jeszcze trochę tak niższe, no to polecałbym noszenie takich jakichś koli z agatu, z jaspisu. Przede wszystkim jaspis czerwony, który jest bardzo dobry, żeby zharmonizować swoje ciała subtelne. Już mówiłem to w poprzednich programach. Jaspis czerwony jest łatwo dostępny, nie jest taki drogi. Ktokolwiek może go sobie zakupić na Allegro czy gdziekolwiek. I właśnie ten jaspis, który promieniuje na plus 10, on da taką jakby ochronę na ciała subtelne i wyczyści nasze ciała subtelne z tych wszystkich brudów, z tego wszystkiego, całego zanieczyszczenia, które tam się nagromadziło przez lata. A potem, po jakimś okresie pół roku, możecie przerzucić się na mołdawit czy ewentualnie czaroid. Ale wpierw wyczyśćcie swoje właśnie ciała subtelne jadeitem lub jaspisem. Właśnie te kamienie, drodzy kochani, oczyszczą was, a potem możecie się przerzucić już na kamienie o wibracjach wyższych. Dodam, że kwarc górski, kryształy kwarcu usypiają mózg. Także nie polecam noszenia kwarcu górskiego na szyi czy blisko głowy. W każdym razie nie jest to dobre z tego względu, że on można schronić ewentualnie przed jakimiś atakami energetycznymi, ale działanie kwarcu jest takie, że po prostu usypia nasz mózg. Na marginesie, drodzy kochani, chciałem wam skomentować, iż nasza firma Energy Aron posiada promienniki, które są mineralne, zrobione na produktach 100% naturalnych. Możecie je kupić na linku pod naszym YouTube'em, jak również podkładki do wody. Pozdrawiam serdecznie, tutaj jest ten Ryfy i do widzenia.